nie wiem, byłoby miło. Ja na pewno nie jadę dla zabawy, tylko ja jadę, żeby wygrać, jak zawsze. Najważniejsze pytanie. Parwurka, jedziesz? Ale widzisz, w związku z tym, że wiesz, że takie rzeczy robimy, to jakby otwieramy oczy. Jesteś gotowy? Siemanko, tu Radio i... Dzień dobry, młodzieży. Nie no, Kwiatek, miało być dynamicznie. Jesteśmy na rajdzie. No, dobra. Czyli Kwiatek. Siemanko, tu Kwiatuszek. O Jezu, wy jesteście na kanale Radio Flat Out, a my świętujemy święto niepodległości tak, jak lubimy najbardziej. Czyli kolejna podróż sentymentalna na tym kanale, bo jeżeli śledzicie moje materiały z przeszłości, to wiecie, że rajd niepodległości w Białymstoku jest dla mnie zawsze bardzo ważny, bo tutaj w 1994 roku debiutowałem jako pilot mojego taty i tutaj chyba w 2005 albo 2006 debiutowałem jako kierowca. Tutaj też ścigałem się z Feliksem. Z Piotkiem wiele razy jechałem i się ścigałem w różnych zawodach pewnie. Ja mu kiedyś dałem swoje auto, jechałem jedną BMW, ja drugą on. Tak się zastanawiam, ile razy teoretycznie my mogliśmy ten rajd przejechać, ale myślę, że ponad 10 pewnie będzie. Troszkę by się zebrało. No, więc bardzo się cieszę, jest to dla nas... Dla mnie jest to takie zawsze miejsce, jak mam coś nowego, to chcę się tu pojawić. No i właśnie jest okazja, gdyż ze mną jest Lord. Mam nadzieję, że ten materiał pojawi się przed tym, jak zobaczycie koniec serialu budowy, więc nie będę się skupiał na tym samochodzie, co w nim jest zrobione i tak dalej, żebyście nie mieli, no, żeby was to trochę trzymało w napięciu. Natomiast na pewno skupimy się na oponach. A opony to oczywiście Extreme. Już wiecie pewnie z innych socjali, że wybrałem 18 cali i w 18 mamy model VRC. VRC to jest opona już typowo rajdowa, z homologacją rajdową, świadczy o tym chociażby ten znaczek FIA, ale jest w mieszance W3. W3 to jest mieszanka super miękka, właściwie jest to mieszanka, która jest taka sama jak na oponach deszczowych. Ten start tutaj dla mnie też jest testem przed barburką warszawską, bo najprawdopodobniej na tych oponach również chciałbym na barburce pojechać. Więc cóż, co dzisiaj zobaczycie? Na pewno zobaczycie trochę onboardu, zobaczycie trochę rozmów z zawodnikami, bo między innymi Felix też jedzie. Felix jedzie na Race GC, więc opona konkurencyjna, bo zawsze pytacie mnie w komentarzach, czy Extreme, czy Race GC. Ja oczywiście Team Extreme, ale to też będzie miejsce, żeby powymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Jedzie również Patryk Grodzki, który jest już moim kolegą, mogę powiedzieć, nie tylko z życia, ale również z teamu, bo Patryk od tego rajdu właściwie również jest sponsorowany przez Extreme'a, więc pewnie też się wymienimy swoimi spostrzeżeniami. Co? I będzie fajnie. Dobra, ale odejdź. Jedynka, dwa. Ale uśmiechy na twarzy, twarzach są. Udało się. Thank you.
Patryk Grodzki. Tego pana kojarzycie na tym kanale. Nikt mnie nie kojarzy, daj spokój. Ciebie wszyscy kojarzą. Patryku, chciałbym cię bardzo mocno przywitać i powitać w teamie Extreme. Oczywiście, słuchaj, najlepsze opony na świecie. Zaraz zobaczymy, jaki ci wynik się uda na nich. No wiesz, no to będziemy sprawdzać. Jest o tyle fajnie, że Felix jedzie na Race GC, więc będziemy sobie porównywać, bo wszyscy zawsze pytają, czy Extreme, czy Race GC, bo to jest taka jedna i druga mocna marka na naszym rynku. My oczywiście Team Extreme, ale to nie ale tylko będziemy temu, powiem ci, Marcin, że nie tylko temu, że Team Extreme i tak dalej, ale ja jeździłem na różnych oponach, chyba wszystkich jakie są, od niebieskich, żółtych i wszystkie inne. To jest lepsza opona niż Race GC, to mogę z pełną świadomością powiedzieć. Okej, okay, no to masz doświadczenie, ja też tak uważam, ale ja się nauczyłem, że niektórych rzeczy, jak nie masz twardych dowodów, to czasem nie można mówić. Patryczku, jedziemy na tej samej oponie, bo to jest, można powiedzieć, taka nowość i ciekawostka, może opowiemy o niej. No. To jest VRC, czyli opona, która jest ci dobrze znana, ale miałeś okazję jeździć już na tej mieszance? Na tej mieszance nie miałem okazji jeździć, jeździłem na tej mieszance, ale w oponie VR2, w bieżniku VR2. Ta opona jest gdzieś bardziej pocięta, ale największą zaletą tej opony jest to, że ma profesjonalny karkas. Tak, o tym wspominałem. Ja tylko przypomnę, że to również jest mieszanka W3, czyli taka jak u mnie, mieszanka deszczowa. Nawet W3A jeszcze większa niż twoja. To jest opona. To Tomek mi o tym nie powiedział. Tak, mi powiedział. Musicie chyba porozmawiać. Ona jest jeszcze większa. Okej. Okay. Tam masz thread wear chyba 50, no. Tu jest chyba 40. Żartujesz. Tak. Zobaczcie, okay. Właśnie po to przyjechałem, bo tak, no taki dobra, jest plan no to na parkurkę. W takim razie my też będziemy się wymieniać naszymi wnioskami. No jestem ciekaw, no bo moja bez A w takim razie, thread wear 50, bardzo szybko się dogrzewa. Taką mam na tyle. Okej. Okay. Na barburce na Służewcu rok temu było sucho na 4 km. Mhm. Tym autem nie było szans, żeby spłynęło. Okej. Okay. Jechaliśmy na Bemowie, to był drugi czas klasy. Naprawdę nie spłynie ci ta opona. Jeżeli jest krótki odcinek, uważam, że nie spłynie. Tak do 5 stopni spokojnie można spłynąć. No dobra, będziemy obserwować, bo warunki być może zbliżone do tych, co będą na barburce, więc... Masz też lekki samochód, lżejszy od mojego, więc tam na pewno to opony miała lżej. Tak, wiesz co, ale Mazda też inaczej dogrzewa, bo ona ma inne kąty i ona fajnie jeździ w delikatnym slipie, ja tak staram się jeździć. No i nie wiem, no ja jestem w stanie szybko dogrzewać. Powiedz mi ciśnienia, co ustawiłeś? 1.6. To dokładnie tak samo jak u mnie, więc pewnie zaraz wyjedziemy, od razu będzie 1.8. No, tak, będziemy obserwować w przeciągu dnia. Ja raczej na ciepło nie będę schodził poniżej 1.8 tym razem, bo są jakieś cięcia i tak dalej. Myślę, że to nie będzie miało sensu. I tyle. Coś w aucie nowego? Co w aucie nowego? Był motor, jest znowu stary, mała awaria. Okej. No są plany na S54, przyjechało jedno, niestety zostało rozebrane. No nie było silnika w środku, okay. No to on działał, pojechało z powrotem. No i będzie chyba M54 po prostu jakieś 330-140 koni, no ale to trzeba dużej modyfikacji. A to już teraz jest taki silnik? A ten wykres, co mi wysyłałeś, to... Niestety się troszkę zawór poddał i musieliśmy szybko spawnąć z powrotem. Okej, okay. No to ja miałem taką sytuację przed tarmakiem, więc... Fajnie. Rozumiem, no zawsze dobrze mieć drugi silnik. Czyli dzisiaj jedziesz jakieś te 280, tak? 285, no nie wiem, coś może takiego. 290, bo jest chłodni. Mhm. Fajny mam dole tak naprawdę w tym samochodzie, bo on robi mega robotę. Dzisiaj więcej niż 6 stopni w dolocie nie będzie na bucie. No to tyle, no my już pakujemy się do auta, więc... Za chwilę startujemy. Tak, za chwilę będziemy rywalizować w klasie gościa złote kalesony, gdzie wiesz, że... Złożyłeś się na nagrodę? Złożyłem. Właśnie, a ty musieliśmy sobie sami kupić, słuchajcie, nagrodę, bo nas olali. Nie, to kwestie regulaminowe. Jest tak, że w klasie gość z jakiegoś powodu nie ma nawet pucharka, więc sami wszyscy zawodnicy złożyliśmy się na pucharek. Marcin, ale musisz obiecać. Tego pana tutaj obiedziemy. To jest cel na dzisiaj. On mówi o Felixie. No, ja wiem, że to jest dobry kierowca, 4-łap, 400 koni. Nie wiem, byłoby miło. Ja na pewno nie jadę dla zabawy, tylko ja jadę, żeby wygrać, jak zawsze. A czy się uda, to nie wiem, bo wy jesteście szybcy, ale łatwo nie będzie. O, deszcz zaczyna padać. Dokładnie. Thank you.
Kolejne ujęcie się zrobiło ciemno. Spora dynamika rajdu. Teraz jest godzina, no po 15 już. Jesteśmy w historycznym dla mnie miejscu, bo to jest... O! Tu jest Czarek Konopko. Pozdrawia. Natomiast miasteczko ruchu drogowego to jest miejsce, w którym kiedyś ja stawiałem swoje pierwsze kroki jako kierowca. To były zupełnie inne czasy, bo za przysłowiową flaszkę to my tutaj na teren zamknięty wjeżdżaliśmy i cały dzień upalaliśmy. Więc taka trochę magiczna chwila dla nas. Ale kilka słów może o tym, co się działo. Wiecie co? Trochę mi głupio o tym mówić, ale... Bo nie chciałbym, żebyście pod... O, tu jest Karolinka, a ja szukam światła trochę. Może tam pójdę. Dobra, to wrócimy. Trochę mi głupio o tym mówić, bo nie chciałbym, żeby to było, że się tłumaczę. Ale wiem, że wśród was jest dużo mądrych osób i ktoś może mi podpowie. Pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, taką zdrowotną, że... Traciłem dech. Naprawdę. Było tak, że nie mogłem złapać oddechu pod koniec odcinka. Nie wiem, pierwszy raz w życiu coś takiego miałem. Trochę, może nie wiem, uspokoiłem się i dalsza część rajdu była ok, ale coś z tym oddychaniem jest nie tak. No, 2 tygodnie temu był tarmac. Tarmac przejechaliśmy bez żadnego problemu. Nawet nie sądziłem, że coś może być. A tutaj właśnie taki bardzo płytki oddech i kołatanie serca. Więc nie to, że się tłumaczę, nie chciałbym, żebyście tak odebrali, ale jestem ciekaw, może wy wiecie, co to mogło być. Jeżeli chodzi o tą walkę w naszej klasie gość, niestety Felix odpadł. Zresztą Felix jechał najszybciej i tak poza naszą konkurencją. Na ten moment Patryk jest na pierwszym miejscu, a my wymieniamy się. Raz on wskakuje na drugie, raz ja, więc zobaczymy, jak to będzie. Kilka odcinków zostało. Natomiast niestety są drobne problemy techniczne. Trochę myślałem, że to, że dyfer mi się na tarmaku odkręcał, to była to kwestia może nieprzygotowania samochodu, przeoczenia czegoś. Natomiast się okazuje, że chyba czegoś innego, bo ja tam wymieniłem wszystkie śruby na nowe, dokręciłem momentem, no i on się dalej wykręca. To niestety wpływa też na jazdę, bo nie można mocno się redukować, nie można mocno ruszać, więc nie jest tak szybko. I to też jest coś, nad czym muszę pracować, więc cieszę się, że to wyszło na tej imprezie, bo na innych, które planuję, no by bardziej to bolało. Muszę sprawdzić, jaka jest wysokość seryjnego dyfra w MX-5, jak wychodzi wał, jak półosie i porównać to z RX-8, bo może być tak, że po prostu no, sam adapter z jednej strony nie rozwiązuje tego tematu i po prostu kąty się przestają zgadzać. Najprawdopodobniej zamontuję jeszcze twarde poduszki silnika, bo on jest, cały napęd jest podparty z tyłu tylko na dyfrze, no i z przodu na silniku. Może te poduszki silnika, które teoretycznie wyglądały okej, nie są. Więc ja już się nagadałem, mam nadzieję, że coś jeszcze z onboardu wam pokażę, ale słuchajcie, no jest fajnie, bo jest walka, a jak jest walka, to jest zawsze dobrze. I tyle, jedziemy. Idę zobaczyć odcinek.
że dziękuję. Dojechane. No, ja jednak... Wiem, to możesz opowiedzieć, co się wydarzyło. Bo dosyć big mistake. Paweł, pochwal się. Zapas miałeś, czy nie miałeś? Wiesz, kiedyś był taki tytuł w Fakcie albo w Super Expressie. Kubica przebił gumę, ale dokończył. A ty nie dokończyłeś. Gumę i nie dokończyłem. Po prostu odpowiedzialnie, nie? No to zdecydowanie jest odpowiedzialne zadanie. Nie, słuchaj. Dzisiaj śmiałem się trochę i też jakby była taka sytuacja, że kto popełni najmniej błędów, tak? Chodź. Oj, nie. Kto popełni jak najmniej błędów, ten wygra. I tutaj rozumiesz, ja twoją minę widziałem, jak tam sprawdzałeś wyniki. Ja pierdziele, zrobiłeś błąd, coś tam, tak dalej. Rajd się kończy wtedy, kiedy jesteś na mecie. Dlatego ja dzisiaj też tak starałem się nie podpalać. O, dobra, już wszystko jest pozamiatane. Tak. No i przyjechałem, patrzę, stoisz, tak trochę wiesz. Wyobraź sobie, że tamta szykana, skupiłem się na tym, żeby trafić między te baloty. I później do mety już nie dojechałeś. Dodałem gazu i w pewnym momencie było, co tu się dzieje? I tak patrzę i ten, wiesz, wystający taki ten szarpak. No. Żartuję. Dziabnąłeś go? O kurde. To ja będę musiał to wyciąć, bo to jest drogie urządzenie. Ale ty się przekonałem raz prawie. I ten grzyb wielki, wiesz, i tam bam. I ja myślę, o Jezu, nie ma ćwiary, ale... Koło jest. I co, i opona też cała? Czyli co, dopiero na... Nie, pojechaliśmy tam. A, i schodziło powoli. I ja patrzę, takie rozcięte i nie ma, no i tam, żeby nie... Myślę, dopompuję, może tam się coś... Ja tak myślałem właśnie, że się raz na chwilę odkleiło, zeszło, wiesz, tak psyk. Tak, dopompuję i będzie git. No i pojechałem szybciutko, ale patrzę, a tam taka dziura, palu, to można włożyć, że no, nie, już nie napompujesz. Ja tak patrzę, no ani zapasu, ani nic, ale wiesz, no, ja jakby, no, cool, wziąłeś zapas? No ja wziąłem, ale nie wziąłem lewarka. Ale płytę wczoraj wyjąłem. Ale wiesz co, powiem więcej, wziąłem zapas, ale nie wziąłem lewarka. Nie walczący o masę. Ja wiem, że to jest głupie, ale to jest moment, w którym trzeba to powiedzieć. No właśnie. Tak, gratulacje. Tak, i konkludując, to powiem wam, że uważam, że dobrałem dobre opony, bo Race GC świetny, dobry. To tutaj niech będzie. Poczekaj. No dobra, jeżeli byśmy to rozłożyli na poszczególne ten, to źle mi się jechało na Wysockiego, bo tam była kostka zbyt przyczepnie. Płynęło. Tam się jechało najlepiej. No bo ty miałeś mocny karkas, piękną oponę, a tu już trzeba było walki trochę. No, tutaj fajnie było mieć trochę bardziej pociętą jeszcze, nie? No, ale słuchaj, a powiedz mi, a co było powodem, że przynajmniej ja nie odskoczyłem tak daleko na torze? No prosta, pyk i... Ja to zawsze zastanawiało. Wiesz co, myślę, że dlatego, że tam były zaciskające zakręty, a Lancer tego nie lubi. No i nie. W tym zaciskającym, gdzie my sobie z dyfra złożymy, tak, i właściwie, ja wiesz, jedziesz, tak, na takim slipie sobie dolecimy, to ty musisz go tam lewą trzymać i wiesz, i tylko szarpie, podtrzymanie. A też cię pcha do przodu, przodem tak przywolnych takich. Nie, Lutek ustawił tak, że jak dotkniesz, to nie dopycha, nie. No ale tak czy inaczej, to jest takie niekomfortowe, dwójka, takie zaciski, czy tam zejście do nawrotu, to Lancer tego nie lubi. To jest najważniejsze pytanie. Parwurka, jedziesz? Nie jadę barburki. Nie jadę, przecież Lancera, obraziłem się. Słuchaj. A tą siódemą? Czy nie ma to sensu? Nie, to trzeba byłoby tam... Lutek wydmuchnął. No to już mi... A Lancer wydmuchnął. Ale wiesz, że rozmawiamy. Na dwa odcinki możesz pojechać. Nie, no już gadaliśmy, no wiesz, dobra, to walki ci wstawimy, to tamto, dobra, pojedziemy, nie? Ja mówię, nie, dajcie spokój, nie. A tam coś jest w tym Lancerze, żeby tak pojechać? W sensie jest, no, skrzynia? To jest taka... Czyli wszystko? Oprócz sekwencji, no jest dziewiątkowy silnik, szpery, radiator. To zobacz, jaka będzie lista. Jak będzie taka lista taka kryzysowa, no to nie można iść, nie no. Nie będzie, R5. No ty jesteś w R5, ja jestem w Ośce, tak, że ja sobie mogę jechać. Ty, super, ty wiesz. Ta nasza Ośka też jest taka ciężka, no. Sobczakiem trójki wszystkie. No, R4. Sobczak Rigera jak Jezu kupił, to teraz będzie, wiesz. Także dzisiaj taka... Ja nastawiałem się na oponę miękką, deszczową, tak, czekałem tylko, żeby nic nie przeschło i trafiłem, no ale nie trafiłem tam, w grzyb. No, ale to połowiczny sukces. No, to ja też coś powiem. Ja myślę, że na pewno nie trafiłem z geometrią, wiesz? Tak? Tak. Ja geometrię zepsułem. Wiesz co, jest taki problem, że ja mam bardzo, bardzo, bardzo duże kąty wyprzedzenia stworznia. Tam w postaci 9 stopni plus negatyw 2,5 stopnia i ja nie byłem w stanie
Skręcić. Zaczyna patryka. Ja wczoraj na 0,50 stopnia kąt pochylenia nastawiłem przy 7 wyprzedzenia. Tak. I ja nie byłem w stanie zmusić w ogóle opony, żeby pracowała stroną zewnętrzną. Nie? I to wszystko pokazuje, że nawet w tych imprezach, które teoretycznie nazywają się amatorskie, to one już amatorskie nie są. Bo my jakoś tam jechaliśmy, no nie byliśmy jakoś bardzo szybko, ale te wszystkie, no byli lepsi, nie? Tak szczerze. Oczywiście, co na Coyotes tak naprawdę to trzeba mieć furę typu, wiesz, tona wagi. Uniwersalna, czternapędowa najlepsza, no, tak. Ale dobra, wiesz co, ja patrzyłem wasze za kamery, patrzyłem na wyniki na torze, na którymś z torów, to 10 sekund tylko różnica między wami była. A te 10 sekund było podyktowane tym, że ty masz 200 chyba tam, nie wiem, 50 koni? 80. 280, a ty masz biedne 145? Nie, ze 170 jest. 170. Może 180. No dobra, no to tutaj, ale dobra. A jak w stosunku do Pawła Pezowicza, który ma motor mega? Nie sprawdzałem. Powiem ci, że nie wiem. Ja nie znaczy, ja wiem, jakie czasy były. Tak? No dobra, to ja pamiętam pierwszy przejazd. 30 końcówka, ja miałem 31,2, a ty miałeś pierwszy. Ja nie wiem, 30, ja za pierwszym razem zeskinowałem. 33 albo 32 no miałeś. Dużo osób wyjęło aparaty. Sekunda, dwie, trzy. Ale słuchajcie, ja na przykład, jeszcze wracając do kajotasowego samochodu, ich samochody, ich Pawła i Piotra, te BM-ki, nie wiem, w jakiej są takiej specyfikacji, ale uważam, że są bardzo, bardzo mocnej specyfikacji i oni są dobrymi kierowcami i na suchym pokazali, że naprawdę jadą perfekcyjnie. Ja się Lancerem musiałem naprawdę napocić, żeby coś skubnąć, a dzisiaj już nie. Ale to, żeby dzisiaj na twoją obronę dodać, ja nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus, natomiast na pewno była różnica, bo my jechaliśmy tak z półtora godziny po nich. Więc no to też. Na przykład jedno MRD, którego nie dojechałeś, nie. No to my jechaliśmy po ciemku. Nie, no, z moimi światłami powiem ci szczerze, to wyzwanie. Ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest prawy zakręt ten pierwszy. Ja całe nie? szczęście, ja spędziłem tam, nie wiem, w sumie ile lat no życia w MRD, więc ja już na ślepo, nie? Światła tam, a już się pakowałeś, wiedziałeś, że na trójkę celujesz. To ja nie wiem. A jeszcze ten prawy zakręt na trójkę i lewy, to centralnie mi tak na słupkach wypada. Ja totalnie nie wiedziałem, gdzie jest zakręt. Nie, to ja po omacku, nie? No ja już znałem te tory, tam tak. Musiałem sobie tylko przypomnieć, ten mech odgar. Który tam był. Ale ja miałem tak samo w zeszłorocznym, to samo było. Ja już nic nie wiedziałem, ja Jarisem jechałem. To tak też, tak jak mówisz, na pamięć, tu w lewo było. Tu w lewo, między tymi drzewkami, no. Tam tą uliczkę. I tam złapało dziurę, a, co to w dobrym miejscu jest. No. Także wiesz, ja tak naprawdę chciałem, żeby cały czas padało, bo ja wtedy... Ja chciałem, żeby to wysychało. No, a ja chciałem, żeby w sumie było stabilnie, tak żeby zobaczyć, kto gdzie jest. Więc mogło być mokro, mogło być sucho. To nie miało znaczenia. Uciekasz? No uciekaj. Dziękuję bardzo. Gratulacje jeszcze raz. Gratulacje, dokładnie. No ja. Za dobrą walkę. Tym? Nie, no tamtym. Liderowym. Tamtym. No, tak. Kurczę, fajnie się tak robi odcinki. Potem tylko skleić. No ale dobra, no poćwiczyłeś trochę, bo de facto chodziło ci o to, żeby... Doszedłem do wniosków, co muszę poprawić. Co? Na pewno muszę zmienić geometrię przodu i muszę rozwiązać problem rozkręcającego się dyfra, bo tego ci jeszcze nie powiedziałem. Co? Bo ten plaster, który mam tutaj. Właśnie, co to się stało? Ratownicy medyczni mnie ratowali, gdyż ponieważ przed każdym odcinkiem musiałem dokręcać dyfer, kłaść się pod auto i dokręcać. Ponieważ mam dyfer ZX8 i myślę, teraz już wiem, że on chyba tak po prostu nie pasuje. On się różni wymiarami, zrobiłem adapter, natomiast wydaje mi się, że tam są inne poziomy i muszę to sprawdzić. Czyli on, nie wiem, rezonans, czy jakieś przeciążenia. W ogóle Mazda jest śmieszna. Bo nie... Się poparzyłeś pewnie. Tak. To ja kiedyś też w głowę, jak też tak samo. Musiałem po każdym odcinku i wiesz, nie ruszałem z procedury startowej, nie schodziłem do jedynki, bo... Żeby go nie szarpnąć. Żeby nie szarpnąć. Jak wbiłem dwójkę, to już jechałem dwójką. A nie masz skrzyni tam żadnej pomodyfikowanej? On i tak... Znaczy, mam modyfikowaną, ale na bazie seryjnej. W sensie wzmocnioną. Właśnie one miały to do siebie, że te przesuwki tam chyba potrafiły... Tak. No, więc mam jakieś tam kute przesuwki. No. Natomiast no ja już wiem, że wleci główka. Po budowie z BM-ki. Nie, ja już tam byłem, ja wiem, już tam byłem z powrotem, a oni jeszcze idą, jeszcze wierzą. Ale to widzisz, to właśnie o to chodzi, że ja jeszcze tam nie byłem, a ty już byłeś i trzeba, każdy tam musi być i to życzymy, żeby wiedzieć, że... No to bez alkoholu. Aha, dobra. Żeby nie było. A, rozumiem, za dobra. Za pierwsze miejsce w klasie gość. A gdzie jest kwiatek? Ja muszę się... A w ogóle nie wiem, czy powiedziałeś widzom, że my też zrobiliśmy taki, nie dostaliśmy pucharów, ale się złożyliśmy na, wiesz, do koperty na paliwo, nie?
więc no, muszę pójść do kasy. Złożyć się do mojej koperty, a to miło. To... Tak, to ty wygrałeś! No ja wygrałem klasę gość, bo Patryk źle pojechał miasteczko. Faktycznie. Jacek, a przychodził, nie, to nie będę miał szans, to tam 130 koni, może 170, zapasowy silnik. Ale to fartem, ale cieszę się, bo z Przemkiem miałem bardzo fajną walkę, taką naprawdę sekundową. W sumie podobne auta, to nie wiem, chyba 2,5 jest, czy nie wiem. Widziałem, że tam trochę was na któryś próbie zaskoczył. Że był wysoko. Tak, wiesz co, no my też mieliśmy jakieś tam swoje akcje, że coś tam nie działało w samochodzie, ale generalnie jak działało, to siedzieliśmy na sekundę, więc była fajna walka. No właśnie, słuchajcie. To już może zakończmy ten film, co? Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem... A to ja jeszcze dodam, to ty zakończ, a ja dodam. A to tym optymistycznym akcentem zachęcamy wszystkich was do tego, żebyście wsiadali w samochody, nie siedzieli przed monitorami swoich komputerów czy też telefonów i próbowali sił właśnie na takich imprezach. No i oczywiście subskrypcja i lajker mile widziane i u Radzia, i u mnie. A, teraz ty. Dobrze, a ja życzę, żebyś wrócił do takich właśnie nagrań. Powiem ci, że bardzo mi się podobało z trofeo D-Serie, bo kilka osób mnie o to pytało. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, co to jest za seria. Musiałem to wygooglać. Ja musiałem się nauczyć tego, jak to się mówi. No, trofeo D-Serie. D-Serie. I to jak to poważnie brzmi. Całe 90 nie. koni. Nie, no wiem, fajne i no, cieszę się, że zapraszają. To jest miłe, że ktoś zaprasza, żebyśmy my, ja czy ty coś pogadali. Ale widzisz, w związku z tym, że wiesz, że takie rzeczy robimy, to jakby otwieramy jakby oczy, czy też informacje dajemy, jak to wygląda, bo ktoś może od razu, wiesz, jak googlasz, to nie widzisz tego, o, drogo wiesz, no, pewnie. Większość osób nie ma pojęcia, nie? Tak, tak. Tak samo jak z miatami było. Wszyscy myśleli, że to wynajęcie auta jest drogie, a teraz, wiesz, śluba ma cały czas wynajęte samochody i ludzie się cieszą, że nie muszą kupować i pilnować tego. Tak, przyjeżdżają z kaskiem tylko i już, nie? Sobie tam obliczyli, że tyle hajsu mogą rocznie przeznaczyć na to i ich nic nie obchodzi, tak, nie samo. Muszą tego auta no, zobacz, kupować. Jest tak, D-Serie, Fiat 90, gdzie naprawdę młodzi kierowcy mogą się spełnić, bo nie muszą mieć tych prawo jazdy, mogą 14-15 lat chyba możesz tylko mieć. Potem jest drive wkład, czyli miniaki. Potem masz Mazdę, no a potem już budżety zaczynają się większe. No później jest ten przeskok duży, ale też ligi i track dayowe wyglądają w Polsce. Tarmac Masters, którego pokochałem, bardzo fajna. Ty jeździłeś w Tarmacu czy nie? No wiesz, że nigdy, ale po tych odcinkach to Tarmac nie jeździłem. No. Wiesz co, no były plany do tego, żeby pojeździć po tego jakaś taka... Mi się wydaje, że tam Lancer to za gruba broń, tam trzeba byłoby zejść piętro niżej, do Fiesty. Tak, do bo Fiesty. Tam jest wtedy zajebisty poziom, jest dużo osób w podobnych samochodach i to może nawet nie doładowanej Fiesty, tylko taką klasyczną R2. Przednią łaśkę taką? No. Przednią kurwa. Taką, no. Nawet wiesz co, Sergiusza pozdrawiam, kupił C2 R2 Maxa od Wieśka Bąka, taką z zawieszeniem z 208, no i jeździ, jest fajnie, nie? I to jest taki sprzęt, co na RSMP byłby już niewystarczający. A na Tarmaca jest git. I on tam walczy no, z doładowanymi. Nawet zobacz, na tamtym modlinie jechał Radek Typa. Jechał takim trochę już plusem tą Fiestą. No. I naprawdę na mokrym się wbijał, wiesz, pierwszą dziesiątkę. To też fajny samochód. No. Tylko, że jak usłyszałem, jakie jest utrzymanie tego auta. Wiesz co, bo ty sam powinieneś. To wiele sam się powinien utrzymać. Nie, ja sam się nie mogę utrzymać. Są rzeczy, które można zlecać, są rzeczy, które można robić samemu. I to jest tak, że ja wolałbym zlecać, ale nie wszystko się udaje, nie? To też się kłóci z różnymi rzeczami, bo to zależy, kto ma jaki model życiowy. I jak są osoby mocno zapracowane, to się nie da. Ale... Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że rajdy mogą być dla osoby, która jakoś tam się ogarnia życiowo, finansowo, tak przynajmniej średnio plus, mogą sobie na to pozwolić. To nie jest takie dla wybrańców. Nie mówię o nabuchanym Lancerze, ale taka Mazda moja, czy jakiś Ale oczywiście, BMW. Tak. To są samochody, które naprawdę robią roboty. Ale za każdym razem powtarzam, motorsport jest kurwa drogim, drogim, naprawdę, no nie oszukujmy się, drogim hobby. No. Tak. Ale wiesz co, ja myślę, że nigdy nie należy aż tak mocno mówić, bo ja zauważyłem, że ludzi to zniechęca. Trzeba nie mówię. Tanio w chód. Trzeba spróbować, najlepiej wynająć sobie samochód, wiesz ile to wtedy kosztuje, pojeździć, spodoba się, to się zastanowię. Albo wynajmuj. Myślę, dłużej. Że wynajmowanie jest fajnym rozwiązaniem i krok po kroku właśnie takie 90 koni, potem Mazda, coś tam można, a potem... O, to ja powiem, jakie jest najgorsze rozwiązanie, już naprawdę kończymy, to już kończymy. Tyle razy kończymy. Czekaj, zobaczyć, bateria jest. Jest chyba coś, to się dobra.
Jedziemy. Najgorsze rozwiązanie to jest kupno jakiegoś auta mocno, nazwijmy to, agrupowego, nie mając ani zaplecza serwisowego, ani mechanika, który to będzie ogarniał. Okupujesz wtedy coś, co... Starą Fiestę jakoś, czy starą, nie wiem, cokolwiek, co ma sekwencję, kłówkę, szpery i tak dalej, profleksy, olinsy, rigery. I wiesz, i nagle coś się wydarzy i tak w sumie, nie wiem, jedziesz do Norauto czy gdzieś i nie. No to ja też powiem na koniec, bo to był przykład, sztandarowy przykład naszego kolegi zespołowego, który miał Evo 6. Kojarzysz? Czerwony taki. A, tak, tak, to jest... Paweł... Bobofrut miał ksywę. Nie, chyba nie. To, tak. No dobra, no, długie włosy teraz kręcone, tak? Tak, wytniesz to. Więc on na przykład na naszym torze rozpołowił skrzynię. Bo po prostu, wiesz, strasznie ta kostka nasza jest przyczepna tam na torze, na tej części kostkowej, bo żeśmy mieli próby. Rozpołowił skrzynię, stary. Majątek kosztuje to. To jest sekwa. Tak, to sekwa. I to była drętowska i to do tego modelu naprawdę. Ja swoją rozwaliłem też między innymi na barburce, no to 50 koła, no. Ja wiesz, ale z drugiej strony na przykład jest Manej, który sam dłubie i zresztą twoją skrzynię otworzyliśmy i działała do samego końca. No widzisz, jak dobra, jaka zmieniona. No, bardzo dobra skrzynia była. Wiesz, i to jest, no nie no. X-Shift, dobre skrzynie. O, dyrektor. I tym teraz optymistycznym, kosztowym odcinkiem, akcentem kończymy ten jakże długi odcinek. O, dziękuję. Ja już nic nie będę zdawał. Drugie miejsce Przemysław Krzysztofiak i grzywacz Krzysztof. Pierwsze miejsce w klasie gość Marcin Radecki, Piotr Piatkowski. Brawo! Automobilu Podlaski Mazda MX-5. Lateral! A Bukar w ręce! Dyrektor nie dojechał! Dzień, panowie. Więc dziękuję, Państwa, dziękuję. Chciałbym wręczyć tak jakże ten piękny puchar, który sami sobie tu kupiliśmy, więc 21 rok, najlepszy zawodnikom, najlepszy gość w klasie gość, proszę bardzo. Tak, ja pozwolę sobie, dziękuję. Nie wytnie się. Pozwolę sobie przeczytać, że naprawdę jest najlepszy gość w klasie gość. Ale to takie dyplomy właśnie były gdzieś tam w tym 2005 roku. Jak takie retro. A wiesz, jakie uszczelki z tego wychodzą? Naprawdę? O, człowieku, gratuluję. Radio, dawaj ten puchar. Radio, co ja mam? Puchar później. Aha, dziękuję. Panie Bogusiu, prosimy. Chodź, zdjęcie zrobimy.